Kosmicznych filmów jeszcze przed nami całe mnóstwo, a dzisiaj opowiem Wam o jednym, w którym główną rolę gra człowiek oraz nasza gwiazda, czyli Słońce. Sunshine lub polska nazwa W stronę Słońca to właśnie film traktujący o naszej gwieździe i o podróży człowieka do tej gwiazdy po to, aby rozruszać ją na nowo. Więc co właściwie się dzieje, o co chodzi w fabule? Ano, nasza dzienna gwiazda, nasze kochane słoneczko przygasa. Przygasa i dostarcza naszej planecie coraz mniej energii. Przez to nasza planeta zaczyna powoli zamieniać się w śnieżną kulę. A tego byśmy bardzo nie chcieli i bardzo by to nam nie sprzyjało. Ciężko generalnie żyć, ile czasu można lepić bałwana. No, jakby nie patrzeć, lepiej, żeby to Słońce działało tak, jak działało do tej pory. Dlatego też właśnie ludzkość montuje ekipę, która ma polecieć do gwiazdy i w pewien specyficzny sposób pobudzić ją do dalszego działania. O tym, czy ten sposób ma cokolwiek wspólnego z rzeczywistością i w ogóle, gdzie film bardzo mocno nagina rzeczywistość i jest bardziej fiction niż science, opowiem trochę później. Na początek troszkę na temat fabuły i tego, kto właściwie film zrobił. Our purpose to create a star within a star. Reżyserem jest Danny Boyle, znany Wam być może z takich filmów jak Trainspotting albo 28 dni później. Szczególnie ten drugi bardzo przypadł mi do gustu. Był to chyba jeden z pierwszych filmów, w których widziałem szybko poruszające się zombie. Te straszniejsze zombie, no bo nie oszukujmy się, te stare, wolno chodzące, włóczące, powłóczące właściwie nogami jakoś specjalnie mnie nie przerażały. No a tutaj ciężko było uciec, no i Danny Boyle zdecydował się właśnie na taki aspekt, na takie pokazanie tychże właśnie zombiaków. Dlatego też z wielkim zainteresowaniem spojrzałem w stronę filmu, który zrobił również ten sam reżyser, a traktującego o kosmosie. No tutaj chciałem zobaczyć, jak pójdzie mu to wyzwanie i jak z niego wybrnie. Załoga, którą poznajemy, ma za zadanie przywrócić Słońcu dawną chwałę i blask, tak żeby życie na Ziemi znowu mogło stać się możliwe. No i załoga ta nie jest pierwszą załogą. Otóż 7 lat wcześniej w stronę Słońca poleciała już jedna taka załoga, która na pokładzie olbrzymiego statku kosmicznego przewoziła ładunek nuklearny wielkości Manhattanu i wybuch tego ładunku wewnątrz naszej gwiazdy miałby spowodować ponowny zapłon tych procesów termojądrowych w środku Słońca. No i dzięki temu większej ilości energii docierające do naszej planety. Niestety, po pierwszej ekipie sług zaginął. No wiadomo, kosmos niebezpieczne miejsce, poza tym to była pierwsza tego typu misja, pierwszy na pewno też tego typu pojazd kosmiczny, no bo nie oszukujmy się, wcześniej na pewno ludzkość nie budowała aż tak wielkich jednostek, nie były one potrzebne. No i tutaj widzimy już drugą załogę, która ma lecieć i poprawić po tych pierwszych. No nie wiadomo, co tam się stało, czy ładunek termonuklearny wybuchł wcześniej, czy też z jakiegoś innego powodu misja nie została ukończona, a łączność została zerwana. Tego nie wiemy, tego na początku film nam nie wyjaśnia, ale widzimy właśnie tę drugą załogę, która rozpoczyna lot. Właściwie można powiedzieć, że jest to misja samobójcza, no bo nie oszukujmy się, jest bardzo niebezpieczna, lecą kilka lat w jedną stronę, niekoniecznie wrócą też, no oczywiście misja planowała powrót załogi z powrotem na Ziemię, no ale nie oszukujmy się, wiadomo, że jest to misja wysokiego ryzyka, więc ludzie ci opuszczają swoje rodziny najprawdopodobniej na zawsze. Nie chcę oczywiście tradycyjnie zdradzać zbyt dużo fabuły, powiem tylko tyle. No bo gdzieś film musi mieć konflikt, musi zawierać konflikt i ten konflikt, jeżeli się nie pojawi, no to generalnie film jest, można powiedzieć, o niczym. Dlatego też konflikt tutaj również się pojawia i mniej więcej w połowie misji zaczyna dochodzić do coraz większej ilości usterek. I to niestety usterek powodowanych działalnością człowieka. A więc tym bardziej widzimy te napięcia, które zaczynają wytwarzać się pomiędzy załogantami. Jedni obwiniają drugich, drudzy obwiniają trzecich, trzeci znowu tych pierwszych. Tutaj reżyser bardzo sumiennie podszedł do tematu psychologii, jaka między naszymi współpasażerami, współzałogantami generalnie panuje i się wytwarza. Nie będę dalej wnikał w fabułę, nie chcę Wam jej zdradzać. Powiem tylko jedno. Jest tam taka scena, kiedy załoga przelatuje obok Merkurego i widać przelot tego Merkurego na tle słonecznej tarczy. Powiem Wam, że jest zrealizowana po prostu przepięknie i dałbym bardzo dużo, żeby móc odbyć taką podróż. No i oczywiście wrócić, nie chciałbym tam zostać, ale
wygląda to naprawdę fajnie i chociażby nawet dla tej sceny warto film zobaczyć. A teraz trochę o bzdurach, które w tym filmie się pojawiły. No wiadomo, że ciężko jest uniknąć pewnych z nich, no bo jest to tylko film, ale no w części można było uniknąć i zrobić to po prostu inaczej. Bzdura numer jeden, gasnące słońce, które wykorzystało już praktycznie swój cały wodór, no i teraz schodzi powoli z ciągu głównego. Takie słońce nie stałoby się chłodniejsze, nie byłoby mniej energii, a właśnie na odwrót. Procesy zachodzące w jego wnętrzu sprawiłyby, że tego ciepła byłoby jeszcze więcej, no i temperatura na Ziemi rosłaby do takiego momentu, że stałoby się to po prostu nie do życia. Oceany zaczęłyby parować, nie mielibyśmy wody słodkiej ani słonej w postaci właśnie płynnej, więc tutaj jest tak naprawdę pierwsza, no i największa bzdura, jakiej no, dopuścili się scenarzyści oraz reżyser. Bzdura numer dwa, rozpalenie ponownie Słońca za pomocą bomby termojądrowej. Po pierwsze, tak mała bomba termojądrowa to byłoby, no, można powiedzieć, ukąszenie komara, nic by to nasze Słońce nie odczuło praktycznie. Po drugie, no nie w tędy droga, nie w ten sposób. A to, że rozpoczniemy tam, znaczy wywołamy tam wybuch, nic nie sprawi. Zróbmy analogię do przygasającego ogniska. Jeżeli ognisko nam przygasa, bo kończy się drewno, no to potraktowanie go miotaczem płomienia nie spowoduje, że będzie się ono paliło dłużej. To, co musimy zrobić, to dorzucić ognia. No i w tym przypadku musielibyśmy dorzucić wodoru, które potem nasza gwiazda mogłaby znowu w swoim jądrze przerabiać, ale jest to bardzo trudne, o ile w ogóle możliwe. Natomiast jest pewna koncepcja, pewna hipoteza nazywająca się lifting gwiazdy i właśnie takim liftingiem gwiazdy można by było przedłużyć jej życie. Co trzeba by było zrobić? Otóż trzeba by było zabrać jej trochę tego wodoru, a właściwie dosyć dużą część masy trzeba by było gwieździe zabrać. No wydaje się to mało logiczne, okej, tu trzeba dorzucać tego drewna, tutaj zabieramy je, no ale tak to właśnie wygląda. Kiedy zabierzemy część tej masy, no to będzie ona działała podobnie jak działają czerwone karły. Im mniejsza masa, tym te procesy zachodzą wolniej i dzięki temu wydłużylibyśmy czas no, grzania takiej gwiazdy. Ale oczywiście musielibyśmy też zbliżyć się całą orbitą naszej planety z racji na to, że tej energii po prostu byłoby sumarycznie mniej. No i musielibyśmy być bliżej, żeby ją otrzymywać. Więc jak widzicie, no nie jest to coś realnego i dlatego też w tym kierunku scenarzyści pewnie nie poszli. Trzecia taka największa bzdura, bo oczywiście jest ich tam mnóstwo i cała masa, ale nie ma sensu się też pastwić nad tym, bo to tylko film. I zabierałoby to tak naprawdę przyjemność oglądania, nie po to oglądamy filmy, żeby szukać tam prawd objawionych i faktów naukowych, po to jest rzeczywistość. No ale fajnie jest, kiedy to science fiction faktycznie trochę tego science ma. Więc trzeci błąd to wysyłanie w ogóle człowieka na taką misję. Po co? Po co nam tam załoga? Po co wydawać no, fortunę tak naprawdę na to, żeby utrzymać przy życiu te załogę przez tych kilka lat? Po co w ogóle tam posyłać człowieka, kiedy można to robić za pomocą robotów? Już dzisiaj myśli się o tym, żeby roboty robiły jak najwięcej w przestrzeni kosmicznej. Zresztą, no, chociażby sondy kosmiczne, no to są właśnie takie roboty, które prowadzą dla nas badania w bardziej odległych zakątkach Układu Słonecznego i nie potrzebujemy tam w ogóle człowieka. Nie jest on do niczego potrzebny i tak samo tutaj nie byłby do niczego potrzebny. Jestem przekonany, że misja by się powiodła, gdyby nie było tam ludzi i gdyby można było po prostu to zrobić za pomocą robota. Mówię oczywiście o tej pierwszej misji, która do skutku nie doszła. No ale oczywiście bez ludzi nie mielibyśmy filmów. Kto chciałby oglądać film o sztucznej inteligencji, która leci sobie sama w kierunku Słońca i wypełnia misję? Chociaż może nie jest to głupie, może trzeba taki film nakręcić, zobaczymy. W każdym razie, podsumowując, mimo tych trzech takich, można powiedzieć, największych głupot, film jest zrealizowany naprawdę świetnie. I to, co mogę Wam jeszcze polecić, to są skafandry kosmiczne do użycia w bezpośredniej bliskości Słońca. No wiadomo, że tam temperatura jest dużo większa. To znaczy nie tyle temperatura, co obiekty nagrzewają się do o wiele wyższych temperatur. No i specjalnie dlatego stworzono dosyć specyficzne kombinezony kosmiczne. Zresztą musicie je zobaczyć, no widzicie w tym momencie, jak one wyglądają. Jest to po prostu coś cudnego, czegoś takiego jeszcze w filmach nie widziałem. No i można powiedzieć, że na pewno jest to jeden z kilku najbardziej docenianych przeze mnie skafandrów kosmicznych, które pojawiły się w filmach. Także film serdecznie Wam polecam. Zobaczcie go sobie, jeżeli gdzieś na niego natraficie. W kinach niestety już raczej go grać nie będą. W komentarzach piszcie swoje propozycje filmów, których może ja nie widziałem, albo też, żeby mogli sobie zobaczyć je inni widzowie, którzy czytają sekcję komentarzy. A my widzimy się w kolejnym astrofilmie. Trzymajcie się, do zobaczenia, no i miłego seansu.